chciałbym cię poinformować, że oficjalnie zostajesz wyrzucony z kanału. Mamy problem. Co jest? Co? Że ci okna zaraz powybijam, wpuszczaj mnie do pokoju! Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku nadszedł wielki dzień, na który wszyscy czekali, czyli szofer zmierzy się z dredziarzem, który przyjdzie o godzinie 12 o miejsce na kanale i zobaczymy, kto zostanie zdyskwalifikowany, kto odpadnie, czy dredziarz, czy szofer. Szofer, czy jesteś na to gotowy? Jestem gotowy. Dołączyłeś do kanału wczoraj i dzisiaj możesz już odpaść. Ja jestem pewny swego, wiem co robić. Szkoda, że nie ma ładnej pogody, jaka była wczoraj, bo jednak te słońce dużo daje, wiecie, energia i w ogóle, ale myślę, że nie ma się czego bać i poradzę sobie. Spotkanie ma odbyć się o godzinie 12. Będą mieli do wykonania kilkanaście zadań albo kilka zadań. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać. Ten, kto przegrywa, ten odpada i nie występuje dłużej na kanale. Sam szofer tego chciałeś, także wiesz, jakie są konsekwencje. Znam konsekwencje, spoko. Jeżeli jesteś nowy na kanale, taki sam czerwony przycisk kliknij tam na dole i dołącz do naszego kanału, jeżeli jesteś nowy oczywiście, bo jesteśmy aktualnie najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce. Ale zanim dojść do pojedynku, musimy pojechać na pocztę. Jesteś szoferem, więc możesz zostać szoferem. Nie musisz występować w razie czego na kanale, ale możesz zostać moim szoferem. O kurde, nie no, ja wolę na kanale występować, wiesz. No ale jeżeli odpadniesz, to w razie czego możesz być moim szoferem. Takie plan B, tak? Plan B. No dobra, czyli jeżeli byś odpadł, możesz zostać moim szoferem. W każdym razie chciałeś przejechać się Mercedesem, więc... No, czekam na to od rana. Masz do odebrania paczkę, tak? Tak, paczkę macie. I jaka to jest paczka? Z maseczkami się. Ale poczekaj. Weź przestań. No jak no? Ej, patrz, wyświetlenie! W każdym razie, jedziemy, sprawdzimy jak szofer jest w stanie po prostu prowadzić auto. Mam nadzieję, że dzisiaj nic nie pije. No dzisiaj, nic. No to dobra, wydajesz się coś, nie? Tak. Nie ma alkoholatem, co? Nie, wydajesz się, weź dmuchnij. Oprócz smrodu z gęby nic nie czuć. Okej, szoferku, jesteś gotowy? Dobra. Jezu. Odebranie kluczyka jak masakra, patrz. Pakujcie się. Otwiera drzwi, sprząta, gotuje. Nie no, tego nie robi, ale przynajmniej dobrze jeździ autem, także mam nadzieję, że się nie zawiedziemy na nim. Dobra, pakować się, nie gadać źle. Szoferku, nie daj. Siadaj! Patrz, ile on ma jeden? No zamknę, dawaj, zamknę, nie gadaj źle. No już, patrz, jak on zamknie wszystkie drzwi i zaczyna jechać, nie? Full service, full klasa. Ja sam sobie zamknę drzwi. Ej, a gdzie ma garniturek jeszcze swój? Co? Garniturek, właśnie. Gdzie masz garniturek, szofer? Dobra, walcz garnitury. Trzeba będzie mu, wydaje mi się, kupić ten garnitur nawet. No? Nie, dobrze w niej wygląda, pasował do niego, co? Pasował, nie? Garnitur. Ja we wszystkim dobrze wyglądam, a najlepiej wyglądam w Mercedesie. I jak ci się podoba? Fajnie, ale pana to teraz. Zawolnij. Nie ma szans, nie zwalniamy, nie! No trzeba stestować auto, no dobra, spokojnie. A ty jak jeździsz, niby? Chciałem troszkę przetestować. No jak ty jeździsz? Ty jeździsz tak samo. Ale jak ja jadę, to ja wiem, że ja jadę dobrze. A ja nie jadę. Ty gorzej od niego jeździsz, człowieku! Nie, ja wolę się nie rozbić, nie? Zjechałeś... A rozbiłeś się ze mną kiedyś? Rozbiłeś się, człowieku, ze mną kiedyś? A umarłeś kiedyś? Jeszcze nie. No właśnie. Jeszcze nie umarliśmy. No, mam stanąć? Mam stanąć? Chcesz tego? Nie masz no, stanąć. No to musimy jechać, tak? Ale, do przodu. Ale nie aż tak szybko. No dobrze. Szybciej. No. Jesteś szoferem, pamiętaj. Ekskluzywnie kiedyś jeździłeś. Teraz chyba ci od tego alkoholu coś ci się stało z głową. No dobra, szofer. Od tego alkoholu coś ci się z głową stało. Już. Szofer, przeproś mnie. Nie mów tak do mnie, przeproś. Sorry, no. Powiedz przepraszam. Nie powiem przepraszam. Dobra, niech już mu będzie. Trochę ludzi czeka, co? To do paczki czekają. Nie, do sklepu. Gdzie ten paczka? Bezpieczne są paczkomaty? Też nie. Niekoniecznie. Nie powinnaś się dotykać, dobra. Ale mam kod. Nie boisz się, że się zarazisz? Czy w ogóle boisz tego wirusa? Ja się niczego nie boję, ja jestem pogromcą wirusów. O nie, co on robi? Muszę do tyłu chyba pojechać troszkę. No tak źle trochę stanąłeś, nie? Jak źle? To on źle pojechał. No, skanuje ten kod, czy go wpisuje? Bo jak go wpisuje, widzisz? Nie skanuje. No ale dotknęła telefonem. Ale dotyka. Dotknęła, widzisz, dotyka ekranu. Patrz, widzisz? I znowu dotknęła. O. Ja jej nie słyszę. Jedziemy. No dobra. Problem. Ja tam żartowałem, bo on się wkurzy na mnie, nie? I do matki wróci. Dobra, raz jedź, raz nie. Na powieście nowy Bentley, jedzę tu przy tobie w lepie. A to będzie zajebiste, bez kitu. Z moim udziałem. A kiedy będzie płyta? Wychodzi niedługo. Spokojnie. Ale ja widziałam układka, będzie. Trzeba zrobić jak najlepsze. Ale klimacik, ja cię kręcę. Wyobraź sobie noc, jedziesz sobie z dziewczyną przez miasto i słuchasz. Coś tam, nowy Bentley.
To będziesz dopuszczać? No kurde, pewnie, że tak. Będą puszczać w radiu? No będą, będą. Manik, każdy, kto będzie jechał z samochodzikiem, będzie słuchał w tej kamerzysty w nocy. Kamuś, wiesz, która jest godzina? 11:50. Zaraz będzie dredziarz. Zobaczymy. Za 10 minut, tak? No, za 10 minut ma być. I zobaczymy, co w końcu będzie z tym dredziarzem, bo już nie mogę się doczekać, żeby go... Wiesz, że jak przegrasz, to masz wiadomo, że ja wygram. Nie, no jak przegrasz, to wyobraź sobie, że dredziarz zostaje na kanale, nie? Nie, no ja normalnie wygram z dredziarzem. Zrobię wszystko, żeby z nim wygrać. Wiesz, kupi, więc jak przegrasz, to... No wstyd będzie, nie? Jeżeli no, przegra. A ty komu kibicujesz? Ja komu kibicuję? No, tak, szczerze. Szczerze, no... Chciałbym, żeby szofer wygrał, ale wiesz, jeżeli dredziarz... Inaczej, serce podpowiada... Inaczej, wiadomo, że wygra szofer, czyli Oskar, więc nie ma co tutaj obstawiać, za kim kto jest, bo wiadomo, kto wygra, no nie? No tak, ale moim zdaniem po prostu nie powinno być żadnych zawodów. I po prostu szofer powinien zostać, a dredziarz powinien iść... No dobra, no ale też trzeba się troszkę fair zachować wobec dredziarza jednak, nie? A on się zawsze fair zachowywał. No ale ja jestem, ja jestem honorowy, to że on nie jest honorowy, to już jest jego sprawa, nie? Nie, po prostu trzeba mieć honor, a dredziarz nie ma honoru. Ale ja mam honor i on też ma honor. Więc po prostu podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. No, także czekamy na niego. Zostało mu jakieś 9 minut prawdopodobnie. Pewnie się i tak spóźni, bo to jest dredziarz. No, oby nie. O 12 w stanie. Oby nie. Co, dodzwoniłeś się do niego? Nie, no nie mogę, no kurde. Jak nie... A czemu ty tak chodzisz? Ty oszukał nas, nie? Tyle się przygotowywałem do tego, no nie mogę. Ale ty... No boi się, nie? To jest dredziarz. On się boi. Mamy problem, miały być te wyzwania dzisiaj nagrane. Jeżeli się dzisiaj to nie odbędzie, no to po prostu walkowerem wygrywa szofer. Ale szofer już się napaliłem na to, że go pokonam. Prowadzony na kanał dredziarz totalnie wtedy zostaje usunięty z kanału. Myśleliśmy, że jest honorowym człowiekiem, jednak jak zwykle się po prostu przekonaliśmy, że ten człowiek nie ma krzty honoru, jest po prostu śmieciem. No, a nie jest śmieciem? Jest śmieciem i tego po prostu nie możemy udawać po prostu, że jest inaczej. Trudno, trudno po prostu. Jeżeli się do niego nie dodzwonisz w przeciągu następnych 20 minut, kończymy no zabawę i po prostu, jeżeli on tu już przyjdzie, to po prostu zgłoszę sprawę do odpowiednich służb, żeby po prostu nigdy więcej na tym kanale się nie pokazał. Tak, żeby nigdy więcej na tym kanale się nie pokazał, bo nie zasługuje na to. Zrobił mi za dużo rzeczy złych, za dużo wam zrobił rzeczy złych, dredziarz, także myślałem, że się zmieni, ale ja zawsze jestem złudnie myślę. Ale pasuje ci z tym pieskiem, pasuje ci ładnie razem. Odebrał telefon. Halo, no i gdzie jesteś? Jak się wybierasz? Jak wybierasz? No czekamy na ciebie. Jakie ruchy? No to dawaj tutaj, zawijaj szybko. Ale my czekamy na ciebie. A dlaczego nie podjedziesz pod chatę? Wysyłam ci pineche, pineskę ci wysyłam, rozumiesz? I ma być w tym... Ci będę kazał. Ale czemu ty mi wysyłasz? Miałeś być pod domem. Pod domem się umawialiśmy. Jest człowieku 16 godzina prawie. Nie mam czasu. Ja mam dużo na głowie. Właśnie, ty z ziomeczkami tam będziesz, czy sam? Ale co, ty za jakąś ustawkę chcesz jechać, czy co? Muszę, kurde, podpisywać kontakty. Z różnymi ludźmi. Dobra, nieważne. Ja nie mam czasu. Wysyłam ci pineskę i na razie. Elo. Co on wygaduje w ogóle? Żałosne, w ogóle żałosne. I kto dobra, tu... co robimy? Jedziemy tam, że on jest honorowy. Ani nawet jak zadzwoni, to nie mówi, że honorowy. A to jest jakaś podpucha? Nie, błąd, ty dredziarz. Nie, na tyle głupi nie jest. Ty jesteś głupi? Ty tak samo mówisz, że nie ukradnie pieniądze, ale... to nie zrobi. Okej, okay, dobra, w porządku, ale na pewno nie będzie, nie wyśle ludzi jakichś, żeby nas pobili. No bez przesady, chcę... Powiedziałeś, że na pewno ci nie ukradnie pieniędzy. Tyle już czekaliśmy. Ale jakie pieniądze mi ukradnie? Jak ja nie mam pieniędzy żadnych przy sobie, nic przy sobie nie wezmę. Ale wtedy ci ukradł pieniądze. Powiedziałeś, a za każdym razem mówisz, na pewno on by tego nie zrobił. A wszystko, co mówiłeś, to on zrobił. Dobra, ale na pewno nie będzie żadnych ludzi, bo wiem, że na tyle, posłuchaj, na tyle głupi nie jest, a wiesz dlaczego na tyle głupi nie jest? Dobra, weź się ale wiesz dlaczego na tyle głupi nie jest? Zamknij się, bo nie wkurzasz tym gadaniem. Nie, wiesz dlaczego na tyle głupi nie jest? Zamknij się. Ale daj mi wytłumaczyć, jakby takie coś zrobił i by przyprowadził ludzi, by nas pobili, to jakim cudem by wrócił na kanał? No pomyśl. Ale mnie niesie, nie? Masakra. Sorry. Dobra, zwolnij. To... No, ja się nie dziwię. Nie mogę, no mam takie ciśnienie na niego, on mnie tak wkurza. Widzowie chyba mnie poprą nawet, no nie? Każdy go nie chce, wszyscy go nie chcą. Pokochają. Ja powiem tak, ja tak nie trawię tego dredziarza, że naprawdę szofer musisz wygrać. No muszę wygrać, wiem o tym i jeszcze mnie tak wkurzył tym, że się spóźnił tą godzinę. No masakra, jak można się spóźniać w ogóle, tak tego nienawidzę jeszcze, bo to był taki, wiesz, taki pogardliwy gest w naszą stronę, nie? Wiesz o co chodzi? Ale ja w ogóle nie rozumiem, po co ty tu go
trzymasz, jak go tutaj nikt nie lubi? Jak można trzymać osobę, która się nie lubi? To jeszcze do sklepu skoczymy, kupisz mi energola jakiegoś, bo ja muszę trochę się ten... No kolejka. Już się do sklepu przejechałeś. Dobra, gdzie indziej. No dobra, no nie, gdzie indziej kupimy, nie kupimy raczej. Nie, gdzie indziej musimy polecić, bo ja muszę się, wiesz, doładować, nie? Pamiętam to miejsce ogólnie, nie? Nie wiem jak wy. Nagrywaliśmy tutaj kiedyś filmy, dawno, dawno temu. No coś tu było. Ale gdzie on jest? Gdzie ten Nie Uber? Mam pojęcia. Widzisz, jaki nabuzowany szofer? Dobra, spokojnie, Dredziarz przyjdzie, damy wyzwania, no, przegra i tyle. Se buty umyłem specjalnie na nagrywki, wiesz, żeby się przygotować fajnie. Ale znowu nas śledzisz, psycholu? Co? Jakie śledzą, co ci chodzi? Ty robi. Co ty robisz tutaj, olejnik? Wytłumacz mi. No co, na kanał mnie znowu bierzesz, tak? Że co? No Dredziarz powiedział mi, że na kanał mnie bierzesz. Kto? No jakieś wyzwania mam robić? O co ci chodzi? Jakie wyzwania? Z tobą? No a co? A w czym ty lepszy ode mnie śmieciu możesz być? A co dopiero ten Dredziarz, kurde? Co, wracamy na kanał? No jakie chyba nie. Jakie wyzwania, człowiek? Nie. No jakieś wyzwania miałem robić? Nie. A dlaczego ty niby masz wracać na kanał? No bo jestem lepszy od niego, mam większy fame, on w ogóle jest... Co to w ogóle jest, kurde? Nikt nawet cię nie zna. Nikt cię nie zna, stary, ty masz tylko fame, bo kiedyś Marek miał, a ty jesteś nikim. Jesteś śmieciem. Dobra, robimy to? Ej, ale nie będę żadnych wyzwań z nim robił, jeżeli... No bo jesteś nic nie wartą, kurde. No nie, to. Ja bym nawet... On jest nic nie warty, a co dopiero ten Dredziarz? Jak ja przyjmuję... No dobra, o co tu w ogóle chodzi? Ale co tu olejnik robi? Ale nie robimy, tak? Ale... Wyzwania miały być robione. Nie, ty nie miały być żadne wyzwania. To co ja tu robię? Wyzwania miały być z Dredziarzem, a nie z tobą. Nie, on powiedział, że ja... Ty, on ode mnie no tak, lepszy. No. Ty nawet, ty chciałbyś być od kogokolwiek lepszy. Ty od nikogo nie jesteś lepszy i w ogóle zamknij się. Bo nie z tobą rozmawiałem, tutaj rozmawiam z kamerzystą. Zamknij mordę, dobra kurczak. Dobra, słyszysz? To co? Ty mówi na mnie kurczak, a patrzcie na jego włosy. No są lepsze od twoich, no zobacz, jak ty ty masz mordę. No weź zawijaj. Zostaw mnie. Nie, dobra, już, spokojnie, mnie. Już. Nie dotykaj. Dobra, to już. Co? No, co, no co, spieprzaj możemy stąd. O tym pogadać. No co dobra, ty tu robisz cicho, w ogóle? Cicho, no nie cicho, co ty tu robisz? Olejnik, co to Marka. Tu robię? No ja tutaj miałem być. No, ale spokojnie, możemy o tym porozmawiać, ale nie dzisiaj. Dredziarz cię wystawił, Dredziarz cię oszukał. Dredziarz cię oszukał, rozumiesz? Ale Dredziarz jest lepszy, ja wolę olejnika od Dredziarza. Ja nie chcę olejnika. Ej, nie. Jest Dredziarza, który cię wyzywa od gorszych od niego? Poza tym, tak, już wolę Dredziarza, bo z nim chociaż stary, mogę wyzwalać. Zobacz ciebie, a ten nikt nie zda. A ten chociaż, co? Ja pryszczata morda. Zamknij mordę, ja chociaż wyświetlę. A ty gruba się, weź zamknij mordę. Ale się i chociaż wyświetlenie, kurde, dzięki mnie wypadły na kanał, bo zobacz ile mam follow. A ile ty, gnoju, ha? Ale jestem martwy, jakieś po 5 koła lajków masz tam? No. Dobra, to ale ty grubo no. Olejnik, możemy ja o tym pomyśleć, ale nie dzisiaj na pewno. Jak nie dzisiaj? No. Na pewno nie dzisiaj. Kolejny raz? Nie, być, nie wiesz, na, pe- co to na pewno będzie? Nie. Co o tym sądzisz? Nie dzisiaj, nie? No jutro chyba. Nie jutro, musi... na pewno nie jutro. Jak nie jutro? Dobra, wracamy, jedziemy możemy po Dredziarza. Możemy o tym pomyśleć, jest za dużo osób na kanale. Ja wiem, że każdy chce wracać, ale jest za dużo osób na kanale, musimy o tym pomyśleć. Ale kto jak kto? Ja? Ja byłem pierwszy. No, co pierwszy? Byłeś no, pierwszy. A ty kiedy byłeś? Ty dopiero chyba, później się chyba na kolanach byłeś pierwszy u Marka, ty. No chyba, no. Widać kto tutaj wrócił, kto no, dobrze no, musiał. No, jasne. Ej, ale oboje nie jesteście już u Marka, sorry. I tutaj wróciliście. Ty się tam nie trącaj, dobra, no to... To co, jutro się olejnik, możemy się umówić na jutro, pojutrze, jutro, możemy to przegadać, na spokojnie. Jutro. Ale byś musiał coś zrobić, żeby wrócić na kanał, to nie jest takie łatwe. Ale jak fajnie wpadnie, to oczywiście, że zrobię. Dobra, olejnik, idziesz stąd, my czekamy na Dredziarza, chociaż czekaj. My czekamy na Dredziarza? Nie, ksiądz za Dredziarza przyszedł, tak? Jak za Dredziarza? Dobra, musimy to wyjaśnić z Dredziarzem. A, to on mu powiedział, słyszałeś? Co a kto miał mu powiedzieć? Dredziarz? No tak, mi, że mam tu przyjechać. Ej, a dawaj konkurencję, on, olejnik i szofer, że... Ja nie będę nic z olejnikiem robić, z olejnikiem co innego trzeba rozwiązać, inaczej trzeba rozwiązać sprawę. Dobra, olejnik, to... A czemu on nic nie musiał robić i wrócił? To, on, no? On musi no? Zrobić z Dredziarzem. Ja też miałem to robić. Co miałeś robić? No nie wiem, jakieś konkurencje. Chyba pucować. O, ty możesz pucować. Dobra, no. Olejnik, dobra, jesteśmy w kontakcie. Dobra. Nie wiem, jak tu się dostałeś, wracasz na swoją rękę. Może pomyślimy o tym, tak? Dobra, pomyślimy o tym. Dobra, jutro będę Tomek Olejnik, Instagram obserwujcie, wszyscy widzimy się w następnych filmach, elo! Patrz, widzisz mu tylko fame w głowie, tylko. Zero jakiejkolwiek przyjaźni, żadnych innych wartości, tylko i wyłącznie fame. To co? Dredziarza nie ma, czyli bezprecedensowo wchodzę na kanał, nie? Walkover. No. No teoretycznie tak. Ej, co? Widzisz ale to? Ale trzeba do końca dnia doczekać, co? No dobra, ale patrz tu. Co blokuje pijak? Najważniejszy! Co? O najważniejszym zapomniałem! O czym? Instagram Tomek Olejnik, obserwujcie! To za psycha. On jest chory. Aha, co? On tylko przyjechał... On mnie rozwala. Z kitu, on jest chory. No nie bierz go na kanał, on jest chory. Nie, no lepszy będzie od Dredziarza, moim zdaniem. Nie,
On się jednak ile razy, patrz ile razy się poświęcił na tym kanale, na poprzednim. Oboje są siebie warci, tak na dobrą sprawę. Ogolił brwi, to tam. Nie wiem, kto jest gorszy, czy Dredziarz, czy Olejnik. Dredziarz. Tak. Dredziarz. Ja bym wolał już Olejnika. Ja nie wiem, ja już nie wiem, pogubiłem się. Nie, Dredziarz jest chyba rzeczywiście gorszy. No, ja bym wolała Olejnika na jego miejscu, byłoby lepiej. Dobra, w każdym razie, no cóż, no chyba Dredziarz odpada walkowerem po prostu, ale to jeszcze musimy przemyśleć w domu. Okej, no cóż, w takim razie gratulacje. Łokieć. Jak łokieć? Łokieć, no bo skoro ma wirus, to nie dotykajcie się. Dobra, łokieto, gratulacje ci, jesteś na kanale. Dredziarz nie przyszedł. No cóż, co to za... Chyba ten przyjechał, Jaszczur. Złota rączka. Bo w ogóle umówiłem was na drift, nie? Ale no nie odbędzie się ten drift, bo Dredziarz oszukał mi ten. No możemy i tak podriftować. Możesz mercedeskiem. To może się nauczymy wszyscy. O, ty będziesz driftować, ty będziesz driftować, ty będziesz driftować. Ale to w następnym odcinku po prostu się nauczymy driftować. Ale może pierwszy nauczymy się jeździć, co? Zacznijmy może od tego. Nie umiecie jeździć? Dobra, ale trzeba mu to powiedzieć, on się wkurzy, nie? Że jest odwołany. No, bo on specjalnie jechał, o ja go specjalnie ściągałem z tego, z Gorzowa, nie? Z on jechał 200 km, no? Bo ten, kto gorzej BM-kom by, no to jest punkt. No kumam, kumam. No tak, no. Byłaby, ale to bym wygrał. No słuchaj, sorry, ale... Dredziarza nie ma, jednak niepotrzebnie przyjeżdżałeś. Ja co robisz? Się specjalnie, tak pośmigać. No specjalnie przecież opony zmieniałem, żeby ten, żeby przyjechać do was i się śpieszyłem, kazałeś się mi szybko i co? Tego pana co ty myślisz? No to nie, to nie jest przez mnie, to jest przez Dredziarza. Nie, to nie mogę się mi powiedzieć, przecież ja lecę tutaj jak głupi szybko, żeby było jak najszybciej, śpieszę się do was opony. Ale skąd mogliśmy wiedzieć? Dredziarz nas wykiwał. Dobra, słuchaj. Co za gościu w ogóle ty, ale niepoważny jakiś. Ale słuchaj, podłożył zamiast siebie. No, ale co my się nauczymy driftować, może. No, plus jest taki, że możemy sobie pośmigać, nie? No, może tam no, pokazać, to i tak dopiero jutro, on niepotrzebnie się przyjeżdżał, nie? No dobra, oddam ci zawachę, no co, no. Ale możemy sobie popatrzeć, jak się słabo, jeździ. Słabo. No dawaj, na jakiś no ale to nie wiem, jak też to masz Dredziarza napieprzyć za to. No dobra, ale co, gdzie on jest? No właśnie nie wiemy. A nie wiadomo, tak? Jakiś błokowrotek. No, mieliśmy się z nim spotkać, ale nie przyszykał się. No chyba się obstrał, no tak mi się wydaje, że się obstrał. Ale ja do niego zadzwonię zaraz i powiem mu, że leci z kanału, taki nie? Taki był wyszczekany wczoraj. Właśnie, trzeba do niego zadzwonić i oficjalnie go wyrzucić z kanału, co wy na to? Ja do niego zadzwonię, dawaj. Nie, ty nie, ja muszę go wyrzucić, ale, bo to... No dobrze, ale ty będziesz z nim gadał, tylko z mojego dobrze, telefonu. Zadzwonisz do niego, ale to tak oficjalnie powinniśmy zrobić, otworzyć jakiegoś szampana może. Mamy szampana, weźmy lampki, albo wiesz co? Chodźmy do środka, napijemy się jak cywilizowani ludzie. Musimy świętować tę chwilę, moim zdaniem, celebrować, że Dredziarz po prostu finalnie wylatuje z kanału. No właśnie, ja bym poszedł do restauracji, ja powiem ci tak, wziąłbym najlepszą restaurację z... Ale nie można, no to zamiast. Jeszcze nagrali Dredziarzowi, patrz Dredziarz, jak się bawimy bez ciebie. Ogólnie tort też by się przydał, ale nie wiedziałem, że wyleci z kanału. Okej. Także znajdujemy się w tym momencie i celebrujemy tą chwilę. Dredziarza oficjalnie wyrzucamy z kanału. Nie wiem jak wy, ja jestem szczęśliwy. Jakieś fajerwerki przydały, niestety nie mamy fajerwerek, nie mamy serpentyny, ale mamy prosecco, żeby po prostu napić się tego prosecco i celebrować to razem z nami, ale potrzebuję telefonu Wiolka, żeby to oficjalnie zrobić. Dobra. I oficjalnie też poinformować Dredziarza, że zostaje wyrzucony z kanału, także no to lecimy będzie piękne. Z tym. Czekam na tę sytuację. Dredziarz! Chciałbym cię poinformować, że oficjalnie zostajesz wyrzucony z kanału. Co? Co ty do mnie mówisz? Jeszcze nie uzgodniliśmy niczego. Zostałeś wyrzucony, dzięki. Ale to jest... No to cóż, no bierzcie kieliszki i świętujemy. Celebrujmy to, że nie ma z nami Dredziarza, także... No powiem wam, że cudowna chwila... Ale nie, Jezu, przelaliśmy troszeczkę. Dobra, nieważne. Celebrujemy to, że nie ma z nami Dredziarza. Ja też muszę się napić z tej okazji. Wiolka, też się pewnie napijesz, co? Ja bardzo chętnie, tylko wiesz, nagramy. Zdrówko. W końcu pozbyliśmy się tej małpy z kanału. Na podjeździe nowy Bentley. Co jest pierwowzorem? Keczupiara jakaś ciekawa. A, keczupiara? Pierwowzór? Tam siedzi. Odczepcie się ode mnie. Myślę, że... Co to było? Słyszycie? Coś pukało, waliło. Słyszeliście? Ale co? Może to kot? Co jest? Co? Ja okna nie zamknąłem! Dawaj! Odgoń! Co? Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Ty to widzisz? Weź go zwal, ja przyjechałem. Po co do niego dzwoniłeś? Nie lej go, bo... O, schodzi. Ma szczęście, bo bym go... Dobra, otwórz te okno, powiem, żeby zamyślić, co chce. Ale mało brakowałoby tu blasta, iść. Co
Co wy sobie wyobrażacie? Wpuszczaj mnie natychmiast! Masz tak przerąbane, kamerzysta, że ci okna zaraz powybijam! Wpuszczaj mnie do pokoju! A ty co sobie wyobrażasz? Wyzwanie, co? No sam nie przyszedłeś, nie przyszedłeś, miałeś przyjść. Nie ma konkurencji, nie rozumiesz tego? Że ze mną konkurencji nie ma? Nie przyszedłeś. Ja specjalnie słuchaj, zaraz cię zabiję, rozumiesz? Ale weź zabij to. Co za waria, to weź to zabij. Ja pierdzę. On zaraz wybije okno. Co za psychol. Mogę go zwalić? Proszę, mogę go zwalić? Dobra, weź nie, zamknij to okno. Dobra, nie możemy zwracać na niego uwagi. A no nie, no, tak trzeba jakoś, okno, dobra, trzeba jakoś to ten, trzeba to jakoś wyjaśnić. Nie wyjaśnij, ale to zejdź się na dół. Ale co, teraz? Nie, nie teraz. Chcesz czy nie? Nie, nie zgadzaj się, ty już wygrałeś walkoverem. No wygrałem, no ale... się cykał, nie przyszedł i nagle teraz... Ale czemu ty chcesz wyzwanie, jak dzisiaj nie przyszedłeś? Jaki to ma sens, człowieku? Przyprowadziłem ci kogoś na równym twoim poziomie, idioto głupi! Wpuszczaj mnie na chatę! Natychmiast! Bez mnie nie ma kanału! Co za... Dobra, nie ma co się nim przyjmować, nie? Ale wiesz, że on ci już rozwalił stolik, co, bo już nie przychodzi, tylko i wszystko rozwala, no co za gość. Po prostu stolik, mój stolik? To ten stolik jest podsyty. On już nie świeci, bo jak w nocy on świeci, nie? No, no, to już nie świeci. Mało takie coś. To już nie świeci ten jeden. Ej, ale to dobra, już się naprawię, nie da rady. To co, będą te wyzwania, czy jak? Bo nie rozumiem teraz. No nie wiem, jak chcesz to możesz zrobić z nim wyzwania, ale widzowie na to czekają, nie? Dobra, ale uciekł, nawet nie mamy jak się z nim umówić. Moim zdaniem nie powinieneś robić. No nie, no już zróbmy te wyzwanie, będzie fajny odcinek przynajmniej. Ale zróbmy tak, że on nie wróci na ten kanał. Że zrobimy sobie z nim ostatni odcinek. No, nie, no normalnie, legitny, możemy zrobić legitne. Zróbmy legitne wyzwania. Nie, dawaj go oszukamy. Jak on nas oszukał, pamiętasz? Ten sobie przychodzi. Wali w drzwi na dole. Dobra, dobra, nie lej go, okej? Nie bij go, bo ale co, ja specjalnie auto szykowałem cały dzień i on mi zepsuł wszystko. Ja tutaj miały plany być i w ogóle się wszystko posypało. Stykał się i teraz nagle przyszedł, nie wiadomo bo co. No ale co, będziemy go lać, to jest bez sensu. Co z nim robimy? Dobra, powiedz mu, że ma ostatnią szansę, 12 godzina, jutro wyzwania, jeżeli nie przyjdzie, a nie przyjdzie. Bez minuty spóźnienia, żebyśmy znowu nie czekali jak debile, co? Bez żadnej minuty spóźnienia. O, no chłop, ty klamkę rozwalił. Jak on ją rozwalił? Jaką klamkę rozkupił? No pa, on rozwalił klamkę. Co? Coś ty zrobił? Ty widzisz, on wszystko niszczy. No co za człowiek, ja będę musiał teraz naprawiać. Rozwalił klamkę, nie dość, że cały dzień szykowałem auto, to teraz klamkę będę musiał naprawiać. No co za styl? Przestań, bo rozwalisz drzwi! Ty jesteś nienormalny, chłopie. Dobra, sam mu nawalić, nie? Dobra, ja szurgę go tam i mózgop. Dobra, albo nie, czekaj. Dredziasty! Dobra, po prostu zamknij klawiaturę. Już nie ten, nie wejdzie. Chodź, chodź. Dobra. Dobra, ty umówmy się jutro, 12, czajesz jutro! 12 jutro, zostaw! 12 jutro albo nie wracasz! 12 w samo południe. I bez spóźnienia! 12 jutro, północ... 12 to ty chciałeś! To ty to zaproponowałeś wczoraj! Właśnie sam chciałeś i teraz nie przylazłeś, teraz po czasie już przychodzisz i co? Ty jesteś nienormalny. Myślę, że jest niepowtarzalny. Co za gościu, go z kanału. No przyłazi i rozwala. Sam chciał wyzwania, stykał się, nie przyszedł, teraz przychodzi po drzwi. Zostaw. 12 godzina. 12 godzina jutro. Idź stąd. 12 godzina, tu nie wejdziesz. Dopóki nie zrobisz wyzwań. No już cię wywaliliśmy. Ej, nie, dobra. Ej, zróbmy tak, że zrobimy jutro wyzwania, ale niech widzowie zdecydują. Niech widzowie zdecydują, czy robimy wyzwania i kto zostaje na kanale ostatecznie. Jeżeli przegrasz, to cicho jesteś. No, bo trzeba już o co chodzi. No to co? No dzisiaj już wiesz, dlaczego on się tak wkurza, bo on wie, że on przegra. No proszę, nie, że... na pewno nie poszedł tam stamtąd. Ja właśnie patrzę na kamerę. Nie, ale... Gdzie? Poszedł stąd? No dobra, to co? Jutro godzina 12. No tak, ale... No wszystko stracił, no weź się ten, pożegnaj. Nie, może szofer. Szofer, on jeszcze się nie żegna. Dobrze, kochani. Także zostawcie łapki w górę. Ile mają zostawić łapę w górę? 50 tysięcy. 50 tysięcy. Popatrz, ile w sklepie wbili. To 70. Wyzwania, ale mam nadzieję, że podołają, tak? Zgadzacie się ze mną? Tak, no tak. 70 tysięcy łapy w górę i robimy wyzwania z Dredziastym o to, kto zostaje ostatecznie na kanale, więc zapraszam was wszystkich do subskrypcji tego kanału, lajkowania tego filmu oraz komentarzy. Trzymajcie się. Na czerwony razie. Przycisk. Tak, ten czerwony przycisk. No i trzymajcie się, nie? Elu!